Cześć! Jak tu trafiłeś? Aby zobaczyć ten film, wszedłeś na YouTube. Wyświetlił Ci się on w polecanych, w subskrypcjach. Może wyskoczył po wpisaniu jakiegoś słowa kluczowego w wyszukiwarce. Albo może po prostu otworzyłeś linka. Albo znalazłeś ten film na stronie typu Joe Monster. Wszystkie te metody komunikowania się między nami a komputerem zostały stworzone po to, aby były jak najprostsze. Jak najbardziej przystępne dla użytkowników. I zazwyczaj się nad tym nie zastanawiamy, ale kryją się za nimi linie kodu. Tak przy okazji zmieńmy tę wartość. O, tak znacznie lepiej. Programiści w swojej pracy wykorzystują właśnie takie polecenia, składające się z liter, liczb i równań. Ale nauczenie się samych komend nie jest najważniejszym krokiem, aby stać się programistą. Najpierw trzeba nauczyć się myśleć w konkretny sposób. Każdy programista wie, że program nie będzie w stanie wykonać swojego zadania, dopóki nie zostanie poinstruowany krok po kroku, co ma zrobić, włączając sobie każdą pojedynczą i najprostszą czynność. Przykładowo, kiedy chcesz poprosić kolegę o kupienie Ci soku pomarańczowego, powiesz do niego coś w stylu: skocz do sklepu po sok pomarańczowy. Jeżeli jednak do tego zadania chciałbyś zaprogramować robota, to musiałbyś go szczegółowo poinstruować, co ma zrobić. Podnieś prawą nogę, przesuń ją, opuść. Podnieś lewą nogę, przesuń ją, opuść. I tak samo z każdym następnym krokiem, aż po dojściu do drzwi będzie trzeba mu dać kolejne polecenia. Podnieś lewą rękę, chwyć za klamkę, obróć ręką, pociągnij, puść, opuść rękę. Po czym znowu kroki, cała seria komend, aby zamknąć drzwi, obrócić się, no i robot staje przed schodami, które będą dla niego prawdziwym wyzwaniem. Zaprogramowanie tych wszystkich czynności w ten sposób byłoby koszmarnie nużące. Niektóre z nich będą się powtarzać. Przykładowo, robot będzie wykonywał kroki przez całą drogę. Będzie musiał też otworzyć drzwi 6 razy w czasie wykonywania tego zadania. Od mieszkania, od klatki schodowej, od sklepu i tak samo w drodze powrotnej. Dlatego moglibyśmy najpierw nauczyć robota procedur stawiania kroków i radzenia sobie z drzwiami, a później moglibyśmy wywołać te procedury jednym prostym hasłem, na przykład krok czy drzwi. Teraz początek naszego programu wygląda o wiele zgrabniej, ale zamiast rozpisywać wszystkie kroki, moglibyśmy zastosować pętlę, czyli procedurę powtarzania wybranej czynności. Tak samo moglibyśmy jej użyć przy każdym innym powtarzającym się zadaniu, na przykład przy schodzeniu po schodach. Najpierw zaprogramujemy schodzenie jednego piętra, a następnie zapętlimy ją potrzebną ilość razy, aż robot nie dojdzie do parteru. Dla usprawnienia, aby robot działał nie tylko z naszego mieszkania, możemy zastosować funkcję warunkową jeśli. Rób procedurę krok. Jeżeli przed robotem będą drzwi, rób procedurę drzwi. Jeżeli nie, to rób procedurę krok. Jak widzicie, do zademonstrowania podstawowych procesów programowania ani razu nie użyliśmy linii skomplikowanych kodów, poleceń czy równań. I dokładnie na tej samej zasadzie działają programy edukacyjne przeznaczone dla osób zaczynających programować. Łatwiej najpierw jest się nauczyć myśleć jak programista, a dopiero później pisać komendy niż przyswajać wszystko naraz. Tym bardziej, że komendy w różnych językach programowania się zmieniają, a podstawowe procesy są już do siebie bardzo podobne. Przy okazji, jeżeli w przyszłości będziecie chcieli skonstruować swojego zakupowego robota, to pamiętajcie, aby przy wydawaniu mu poleceń być bardzo precyzyjnym. Kup jedną butelkę mleka. Jeżeli w sklepie będą jajka, to kup 6. Tak, Huen. Kupiłem 6 butelek mleka. A dlaczego aż 6? Bo w sklepie były jajka. Krótka teoria już była. Teraz czas na praktykę. Pokażę Wam fajną grę. Human Resource Machine. Właśnie zaczynamy pracę w wielkim biurowcu, gdzie od szefa dostajemy polecenia, aby posortować dane w odpowiedni sposób. Pierwsze poziomy są bardzo proste. Mają za zadanie zapoznać nas z mechanizmem gry. Do dyspozycji mamy podstawowe komendy i za ich pomocą piszemy program, który jest czytany od góry do dołu. Według instrukcji, którą napisaliśmy, pracownik sortuje dane i odsyła je do wyjścia. Poziom trudności jednak szybko rośnie. Zadania są coraz trudniejsze. Nie tylko dlatego, że otrzymujemy coraz bardziej skomplikowane zadania, ale również dlatego, że mamy do dyspozycji coraz więcej komend. Na tym poziomie mamy porównać ze sobą po kolei wszystkie pary liczb i jako rozwiązanie dać większe liczby z nich.
Nie będziemy Wam spoilerować dalszych poziomów, ale powiemy tylko, że późniejsza gra staje się naprawdę trudna. Prawdę mówiąc, dwóch ostatnich leveli jeszcze nie przeszliśmy. Jakbyście chcieli spróbować swoich sił, to się dobrze składa, bo właśnie w związku z tygodniem kodowania będzie dostępna całkowicie za darmo do 11 grudnia. Gry takie jak ta udowadniają, że programowanie może być świetną zabawą. Wielu ludzi porównuje programowanie do rozwiązywania zagadek. Na pierwszy rzut oka kodowanie może wyglądać jak czarna magia, ale tak samo wygląda strona zapisana w języku chińskim dla Polaka. Przy okazji możecie odwiedzić stronę www.code.org, gdzie znajdziecie podobnego typu gry oraz będziecie mieli możliwość stworzenia swojej własnej aplikacji. To już wszystko na dziś, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Patronami odcinka są Fundusze Europejskie, Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska. Po więcej informacji zapraszamy na stronę koduj.gov.pl. I'm not broken, not broken, not broken.